niedziela. Rodzina Poszebrzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. To tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza, a nachwia się i spiętrza. Marylko! Marylko! Ktoś dzwoni do drzwi. To pewnie Maurycy, ze szkoły. Nie, tak wcześnie. Przecież dopiero skończył się dziennik telewizyjny. Pewnie go znowu wylali, najprawdopodobniej. No, to w porządku. Już się zaczynałem niepokoić. No w zasadzie to ja się cieszę, kiedy go wylewają. Jest komu dziadka nakarmić. Dobry wieczór, mamo. Znowu cię wylali najprawdopodobniej. Nie, gorzej. Zawiesili w czynnościach ucznia. Nie martw się, zawsze to kilka dni z rodziną. Tak. Kiedy w 1943 przyjechałem na urlop do Kutna, a było to oczywiście zimą, to pociąg spóźnił się o 3 dni i musiałem natychmiast wracać. Nawet nie zdążyłem zobaczyć się z rodziną. A gdybym został, to panie, sąd polowy, do raportu, trzask, prask, panie, po wszystkim. A masz cię teraz zasnąć. A przecież obiecał pan mnie Indze przejażdżkę własnym wózkiem w aleje. Panna Inga poczeka. Tak? Kiedy ktoś już 57 lat czeka na adoratora, to ten jeden dzień nie zrobi mu różnicy. Oj, Maurycy. Nikt cię nie pytał o zdanie. Maurycy, ty znowu podsunąłeś dziadkowi pod nos amoniak. No tak, mu się smacznie spało. W tej chwili podaj mu eter. I dobrze się nawet złożyło. Co się dobrze złożyło, tato? No, że nie zdążyłem zobaczyć się z rodziną, kiedy w 43 zimą przyjechałem na urlop. Rodziny mojej już w Kutnie nie było. Na jesieni wyemigrowali do Pomiechówka. Spakowali tylko rzeczy. Daj mu jeszcze trochę tego eteru. No daj, proszę, daj. No, no widzisz, trzask, prask, bo... A ja konserwowałem dzisiaj maszynę elektryczną. O Jezu. Elektryczną, tak. I wyobraźcie sobie, przeglądam, smaruję, czyszczę i nic, ani drgnie. Niby w zasadzie jest wszystko w porządku, ale nie pracuję. Wkładam 2 palce w kontakt, żeby sprawdzić, czy prąd płynie. I nic, no. Nie było prądu. Właśnie. Tego właśnie w zasadzie nie pamiętam, no. Jutro sprawdzisz. Może byłeś przemęczony? No, może. O, zwoi. No, to pewno pan Włodzimierz. Rany boskie, rany boskie. Co znowu pana goni, żona z siekierą? Co się stało tam? A skąd pan wie? No. Przedwczoraj pana goniła, tak. Wczoraj w zasadzie też, więc pomyślałem sobie. Zgadł pan, dzisiaj też. A może się panu, panie Włodzimierzu, życie rodzinne nie układa? Właśnie. A nie, to nie, nie. Baba tylko taka narwana. Za byle co, siekiera w garści, jak to się mówi, jak pan dziadek mówi, trzask, prask i po wszystkim. A tak proszę pana, więc gdyby pan potrzebował takiego biegłego specjalisty w sądzie, to niech pan pamięta, że ja już raz występowałem w procesie Zachariasza Dorodzińskiego, zabójcy Igi Korcieńskiej, właśnie tancerki teatrzyku Ananas. Zachariasz, proszę pana, Dorodziński przysiągł mi zemstę i mimo to wyrok został wykonany, panie. Trzask, prask, jak pan to mówi właśnie. A to pan tak mówi. Jak? No, trzask, praski po wszystkim. A to możliwe, możliwe. Wszystko jest możliwe, panie Włodzimierzu. Tak, w zasadzie tak. Tak. O, jaki pan opalony. No tak, konserwowałem dzisiaj maszynę elektryczną. Elektryczną? Tak, tak, elektryczną. I wkładałem właśnie 2 palce w kontakt, żeby sprawdzić... Już to wiecie, co powiadam. Ja nie słyszałem. Maurycy, no, nikt cię nie pytał o zdań. Tak, właśnie. Na czym to ja w zasadzie skończyłem? Na tym, że wkłada pan właśnie te 2 palce w kontakt, żeby sprawdzić. Czy prąd płynie? I nic? Nie płynął. A właśnie nie wiem. Więc... Pewnie nie pamiętasz, czy płynął, czy nie płynął. Co pani sobie? No tak, ojciec ma rację. Pewnie był pan przemęczony. No, w zasadzie tak, jutro sprawdzę. Tak.
Technika. A, skomplikowana sprawa. Ale ciemnoty u nas nie mało. Oj, nie mało. No tak. Ciemnota w zasadzie też skomplikowana sprawa. Maurycy, co ty tam robisz? Mieszam sobie takie coś. Maurycy, panie Włodzimierzu, chodzi do wieczorowej zasadniczej szkoły chemicznej. A. Chemicznej, proszę pana. Właśnie dzisiaj go zawiesili w czynnościach ucznia. A na długo? Maurycy, na jak długo cię zawiesili? Na tydzień. Zuch, chłopak. Tak, ma to po mnie. Czemu mama krzyczy? Zdaje się, synku, że źle dobrałeś proporcje. Dobrze, przecież rozerwało stół. Aha. Teraz 25% ziemi okrzemkowej, 0,5% węglanu sodu i będę miał nareszcie dynamit. Brawo! Po co ci dynamit? No, synku, nie denerwuj się. Dobry wieczór. Przepraszam, czy nie mają państwo odrobiny dynamitu? Nie, niech pani chwileczkę zaczeka, panno Ingo. Syn zaraz przyrządzi. Co u pani słychać? Najprawdopodobniej wszystko w porządku, mam nadzieję. Tak. Tylko przed chwilą coś łupnęło i ta część schodów na półpiętrze przywaliła mi drzwi od mieszkania. Dynamitem można by to szybko usunąć. A ja spieszę się, bo mnie pan dziadek Jacek zaprosił dzisiaj na przejażdżkę w aleje własnym wózkiem. Proszę. O! Stół zepsuty. Murzyn! O, Murzynek, kochany, daj łapę, no daj cioci łapę, daj. Murzyn! Do nogi! Dobra panna Inga! Dobra ciocia Inga! Aj! Co, ugryz piesek? Ugryz? Tak, o tu, w palec. Aha, no niech się pani nie martwi, szczepiony. Tak. I nic mu nie grozi. Tak, więc właśnie, kiedy w 1905 w Kaliszu panował głód i w ogóle się nie przelewało, to matka zrobiła nam kanapki z chleba. A mój brat, a twój Marylko wuj, Darek, to tak się rzucił na jedzenie, że odgryw sobie palec. Wskazujący właśnie. A u nas w prosektorium też takie kawały sobie robiliśmy. To z nosem, z tym zuchem, a to właśnie z nosem. Kajzerki się to wkładało. Piękny jest zawód lekarza. Tak, piękny i niebezpieczny. Gdy tapicer błędnie skroi ci pokrowiec, kiedy chatę ktoś ci sprzeda zamiast willi, nic wielkiego, przemyśl sobie to i powiedz, że jest gorzej, kiedy lekarz się pomyli. Gdy na skutek roztrzepania, zasiadając do śniadania, nagle stwierdzi w pewnej chwili, że to stół operacyjny. Gdy dentysta pasją jęty, ci wyrwawszy wszystkie zęby, dojdzie do słusznego wniosku, że ten boli, co ci został. Gdy się zdarzy chirurgowi, po ci wyciąć, co cię zdobi, lub rzec głośno, też się zdarza, siostro, noszę do grabarza, albo sprawić to dość rzadko, że ten pan nie będzie matką, albo się odwrotnie stanie, ojcem jest ta pani, gdy samolot wyląduje w Ilbuszowej, a proszono cię na pogrzeb w mieście Gdyni. Nic wielkiego. Przemyśl sobie to i powiedz, że jest gorzej, kiedy lekarz się pomyli. No właśnie tak. A mój brat, a twój wuj, Marylko, to miał wielkiego pecha. Wiem, odgryzł sobie wskazujący palec, jedząc łapczywie kanapkę z chleba w 1905. To tak, ale jeszcze musisz wiedzieć, że był w dodatku przewodnikiem górskim.
kiedy po tym wypadku z kanapką właśnie pokazywał turystom jakiś szczyt. Szczyt. To, tak, szczyt, mówię. Robiło to na nich takie nieprzyjemne, prawda, wrażenie. No i stracił posadę. Co tam się dzieje? Ktoś puka w ścianę. No. A, to do mnie. To do mnie żona. To znaczy już mogę wracać, bo właśnie daje mi znak, że jej złość minęła. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Niech pan częściej wpada. Aha. Ten stół, panie Grzegorzu, tak, mógłbym zabrać. Żadnego z niego pożytku już nie będzie, cały rozsadzony przez tę nitroglicerynę. Kupiłem wczoraj nową siekierę i mógłbym go porąbać w drzazgi. Przez pół na ćwierć, raz go i dwa i ciach i czapę. No, słusznie. To może porąbać go pan albo małżonka. Niech pan zabiera. Do widzenia panu. Do widzenia. Mam! Co masz, synku? Dynamit. Och, to świetnie. A czy jesteś pewien, małolecie, że to dynamit? Mogę spróbować. No dobrze. No to zrób to najprawdopodobniej jutro. Już po 22:00 jest przecież. No i wezmę sobie dwie, może trzy laski. Muszę się przecież dostać do domu. No oczywiście, pan Goj, w zasadzie tak. Oczywiście i do jutra. Tak, pojedziemy na spacer w aleje, a rano panu Ingo to ja na Oliwię wózek. Tak, ojciec. Dobranoc, panie. Maurycy, kochanie, masz zamiast. Już jest u siebie, no. A jednak to był dynamit.